Zerwał się gwałtowny wicher i rzucał w okna garściami gradu i deszczu, a do pokoju ślizgiwał się raz po raz zielony płomień błyskawicy i grzmoty huczały dalej w głębiach gór. Bungo gładził akne po włosach, szepcąc jakieś niezrozumiałe wyrazy. A ona coraz bardziej zapadała w zupełny bezwład i senność. Nagle postanowił powiedzieć jej wszystko, postawić jasno swoje wymagania. I zażądać od niej, aby bezwzględnie była mu posłuszna. Słuchaj, zaczął. Muszę ci coś powiedzieć. Ja nie zniosę dłużej takiego życia. Nie teraz, teraz idź. Przerwała mu akne, nie otwierając oczu i ocierając się o niego wężowato kocimi ruchami. Jestem taka zmęczona, że nic nie mogłabym zrozumieć. Ale bungo. Pod wpływem jej ruchów uczuł, że znowu zaczyna go ogarniać nienasycone pożądanie. Krótka chwila w ogrodzie nie zaspokoiła go bowiem wcale. Rozbierz się, zostanę u ciebie na noc. Nie mogę odejść od ciebie. Pomyśl, ile czasu byłem bez ciebie, mówił, rozpinając jej szlafrok. Akne ocknęła się nagle. Nie, nie, nie tutaj. Tu możemy być narażeni na straszne przykrości. Może ktoś wejść? A gdyby cię tu zastali, pomyśl, co by było? On może nagle wrócić. On czasem tak robi, że wyjeżdża, a potem nagle wraca. Bądź dobry, idź już. Bulgo opanował się. Dobrze, rzekł twardo, ale jutro będziesz u mnie. Nie myśl, że tylko o to mi chodzi. Muszę z tobą mówić o tym wszystkim. To mnie męczy, nie mam chwili spokoju. Musi być inaczej. Albo będę dla ciebie wszystkim, albo nie będę mógł żyć z tobą. Kompromisów żadnych nie zniosę w stosunku do ciebie. Akne przeciągnęła się rozkosznie na kanapie. Jesteś wszystkim. Nie będziesz, ale jesteś. Nie gniewaj się na mnie. Jestem biedna, mała dziewczynka. Kochaj mnie bardzo. Chcę być z tobą w łóżku, w łóżku, powtórzyła lubieżnym szeptem. Idź już, bo naprawdę coś złego się stanie. Bungo, nie chcąc się wyprowadzać z ledwo osiągniętej równowagi, ucałował jej rękę i chciał wyjść. Nie kochasz mnie? Nie pocałowałeś mnie, zawołała za nim Akne, a kiedy wrócił już ode drzwi, wyprężyła się na kanapie i, nie otwierając oczu, dała mu swoje usta, rozpalone i wilgotne. Bungo ucałował ją i uczuł, że z trudem zdobyta równowaga zachwiała się znowu. Wyszedł zły i na schodach jeszcze chciał wracać, aby dokonać jakichś czynów istotnie bohaterskich, ale opanował się. Do reszty otrzeźwił go deszcz miotany mu prosto w twarz podmuchami wiatru. Szedł aleją modrzewiową, rozświetlaną od blaskiem błyskawic i obmyślał wszystko, co miał jutro powiedzieć pani Akne. Kochał ją, znowu wierzył w możliwość zmiany, zwalając winy na nienormalne warunki jej życia i miał wrażenie, że nie jest jeszcze tak źle, jak to niedawno przypuszczał. W głębi gór huczały oddalające się grzmoty. Bungo zbudził się rano pełen najlepszych myśli niepewność wszystkiego poczucie, że materiał, z którego ma nowe życie utworzyć, jest mu w istocie nieznany, dodawała przyszłości jakiegoś nowego uroku. Dzień po burzy był prześliczny. Wszystkie rośliny błyszczały w słońcu mokre od nocnego deszczu, a góry, przesłonięte niebieskawym oparem, pełne były czepiających się skał i lasów, złotawo-białych, strzępiastych mgieł. Po południu Bungo, podniecony do ostatecznych granic, szedł przez las w kierunku pałacu Brumel, wdychając z rozkoszą żywiczny aromat mokrych, przygrzanych słońcem pni sosnowych i grzybowaty zapach leśnego podłoża. Miał pełne poczucie własnej siły i możliwości pokonania najtrudniejszych sytuacji. Nie mógł zrozumieć dnia wczorajszego, który wydawał mu się jakimś snem przykrym i uważał to wszystko, co było, według terminologii tymbeusza, za przeżycie swego sobowtóra. A użycie tego pojęcia dla określenia swego minionego usposobienia znakomicie ułatwiało mu sytuację i pozwoliło na uniknięcie głębszej analizy rzeczywistego stanu rzeczy. Całą wagę przypisywał teraz swemu układowi wewnętrznemu i absolutnie nie chciał przyznać się przed sobą, że układ ten w ostatnich dniach zależał jedynie prawie od niezależnych od niego wypadków zewnętrznych. Z przykrością dowiedział się, że pani Aknem ma gości jakiś i postanowił złożyć tymczasem wizytę matce barona i obejrzeć nowe prace hrabianki Matyldy, która zwykle w lecie wpadała w najniebezpieczniejszy okres swojej twórczości artystycznej. Zastał jedynie pannę Dolores. Wyczerpawszy wszelkie pytania co do Brumela, a nie mając nic lepszego do powiedzenia, zaczął opowiadać jej o tym beuszu, który przez nieokreśloność swej postaci dawał pole do interesujących zagłębień się w rzeczy nie dające się ściśle definiować, a stąd przyjemne do lekkiej konwersacji, jak również do jadowitych widzów z powodu oryginalności form swego przejawiania się w stosunku do ludzi. Panna Dolores interesowała się mocno tym Bełuszem, znając go już z opowiadań brata i postanowiła poznać go w najbliższej przyszłości. Czekała tylko powrotu barona, który miał nastąpić w ciągu paru tygodni. Bungo, widząc odjeżdżający powóz z gośćmi pani Akne, pożegnał śpiesznie pannę Dolores i popędził szybko na górę. Pani Akne, ubrana w różowy kostium, wkładała właśnie kapelusz i zabierała się do wyjścia. Była szatańsko piękną, i Bungo, onieśmielony jej wyglądem, nie miał tyle nawet pewności siebie, aby zwrócić jej uwagę, że chwila, w której on czuje najwyższą potrzebę rozmowy istotnej, nie jest odpowiednią do składania oficjalnych wizyt dalszym znajomym. Za dwie godziny będę z powrotem, a potem. Tu pani Akne uśmiechnęła się bezwstydnie i ucałowała Bunga w same usta, czym on uczuł się do reszty rozbrojonym. I przyjął nawet parę zleceń którymi go obarczała. Ale kiedy ją pożegnał i patrzył na oddalający się od modrzewiową aleją powóz, w którym migotała w smugach słonecznego światła jej różowa suknia i jasne włosy, Bungo doznał niemiłego wrażenia. Cóż u diabła? Czy ona kpi ze mnie? myślał ze złością, wpychając do kieszeni jej listy, które miał oddać na pocztę i odczytując kartkę z wypisanymi przez nią sprawunkami, które miał załatwić. Ja przychodzę na pompowany Bóg nie wie czym, a ona przyjmuje gości i jedzie na wizyty, a mnie każe jak lokajowi biegać za sprawunkami. Biszkopty, woda kolońska, wata. Czytał karteczkę i nagle porwała go wściekłość połączona ze złośliwie denerwującym pożądaniem. d'un de chien, Zaklął głośno i przez chwilę miał zamiar nie iść wcale. Opanował się jednak i poszedł. Ale nie mógł już myśleć o niczym istotnym. Ciągle widział jej drwiący uśmieszek i czuł na wargach dotknięcie jej ust, co potęgowało w nim tylko złą, przewrotną żądzę. Chciał ją dusić, bić, kopać, gryźć w najdelikatniejsze części ciała. Ale na myśl o jej niesamowitym zapachu zwijał się cały w bezsilnej złości. Załatwił jednak wszystko. I pod zachód słońca szedł już objuczony różnymi torbami przez las sosnowy. Psia krew myślał z wściekłością. Nie wiedziałem, że będę szedł tędy dziś w takich warunkach. Postępuję jak błazem. Czym ja się zajmuję do diabła? żołądkował się dalej. Noszę paczki jak ostatni fagas. A dosyć tego, trzeba to raz skończyć. Kiedy przyszedł, akny nie było jeszcze w domu. Bungo siedział na ławce w alei, kiedy posłyszał turkot powozu i zajechała pani akne w towarzystwie pogrobowskiego. Jeszcze tego błazna tu brakowało, pomyślał Bungo. Niech pan zostanie na kolacji, mówiła pani akne do Atanazego, który wyłaził z trudem z powozu, robiąc przedziwne ruchy nogami w celu utrzymania równowagi. Owszem, owszem, odpowiedział Atanazy, tylko czy ci państwo, bufadero. Dobrze jeść dają, bo wie pani, mówił witając się ze zrozpaczonym Bungiem, tak się strułem w tej podłej restauracji, że... Ale fiakier, zawołał śmiesznym dyszkantem. Proszę zaczekać. Wszyscy troje udali się na górę. Bungo zminął krok morta, siedział przy kolacji nie patrząc na Aknę i słuchał zgrzytając zębami idiotycznych opowiadań Pogrobowskiego, pełnych nieprzyzwoitych liców którymi dziecinnie cieszyła się pani Akne. Nagle Atanazy wyciągnął zegarek. Och, zawył. Już dziewiąta. Muszę iść spać. Wie pani, mam takie dziwne wizje po tym Weronalu. Widzę jakieś kury na obłokach, rycerzy wśród pająków, sam nie wiem co, ale sypiam nieźle. Do widzenia, rzekł, całując zmlaskaniem rękę pani Akne. Panie Bungo, rzekła Akne tonem, którym zwykle mówiła do swojej służącej. Niech pan sprowadzi pana pogrobowskiego ze schodów. Tam jest tak ciemno, że boję się, żeby pan nie zabłądził. To mówiąc, mrugnęła oczami na bunga, który łypnął na nią spojrzeniem obitego pieska i wyszedł za Atanazym do przedpokoju. Mamy taką kurzą ślepotę! mówił pogrobowski, czepiając się bunga pod rękę i wlokąc po schodach swoje bezwładne nogi. Nic nie widzę, wieczorem. Tak odrzekł bungo, tłumiąc wściekłość. To bardzo przykre. To miała moja ciotka. Tak? zdziwił się Atanazy. Pan miał ciotkę? A jak z domu? Księżniczka Fikimiki odpowiedział z pasją Bungo. To zapewne Włoszka? mruknął pogrobowski. Bardzo lubię południe, bo jest tam tak przyjemnie i ciepło. Bungo wsadził Atanazego do powozu i nieprzytomny z wściekłości poleciał na górę. Jak ty śmiesz tak ze mną postępować? To jest nie do zniesienia. Cały dzień tracę na głupstwa, zaczął Bungo. Ja absolutnie nie zniosę tego, mówił dysząc ze złości i ściskając jej ręce. Cóż mi zrobisz? Jak ci powiem, że mnie boli, to mnie zaraz puścisz, odpowiedziała, akne patrząc mu drwiąco w oczy i pokazując mu koniec różowego języka w bezwstydnym uśmiechu. Bungo nie wytrzymał i w największej pasji zaczął ją całować z wściekłością w usta. Choć w tej chwili, bo cię zbije tak, że raz na zawsze będziesz wiedzieć. Bełkotał nieprzytomnie i, nie czekając odpowiedzi, wyciągnął ją do przedpokoju, narzucił palto i sprowadził szybko ze schodów. Nie mówiąc ani słowa, tylko przyciskając ją z całej siły do siebie. Akne poddawała się teraz wszystkiemu z zupełną rezygnacją, a nawet z wyraźnym zadowoleniem. Po chwili wlókł ją prawie leśną drogą w kierunku swego mieszkania. Szli długi czas w milczeniu. Nareszcie Bungo nie wytrzymał. Jak możesz tak postępować? zaczął mówić drżącym z oburzenia głosem. Jestem nieprzytomny cały dzień, a ty przyjmujesz jakichś idiotów, kiedy chcę z tobą mówić i jeszcze bawisz się tym, że jestem zupełnie obałwaniony tym, że cię ciągle pożądam i nigdy nie mogę być z tobą wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebuję. Tak, odpowiedziała Akne nienaturalnym, sztucznie demonicznym głosem. Mężczyzna powinien ciągle pożądać, ciągle, ciągle. Nigdy nie mieć dosyć, żeby zrozumiał dopiero, jak kobieta pogardza. Głupstwa mówisz, zaczął gwałtownie Bungo, ale urwał, nie wiedząc właściwie, co ma na to odpowiedzieć. Właśnie dochodzili do jego mieszkania. Bungo wepchnął aknę do pokoju i nie zapalając światła rzucił się na nią jak opętany. Najprzód całował ją wszędzie, najbardziej tajemnicze i demoniczne miejsca jej ciała. Zerwał z niej bezprzytomnie wszystko, po czym zwalił się na nią całym ciałem, i zdawało mu się, że traci wszystko, siebie i całe swoje życie, że gubi się na zawsze bez ratunku, i ta świadomość swego zniszczenia potęgowała jeszcze uczucie straszliwej, już nie do zniesienia okropnej rozkoszy. Wszystko to działo się z przerażającą wprost szybkością i nagle, prawie w tej samej chwili, w której zupełnie stracił poczucie swojej indywidualnej egzystencji, odzyskał pełną świadomość po to tylko, aby na zimno móc powiedzieć sobie, że ani on sam, ani nic w ogóle na świecie zupełnie nie istnieje. Zdawało mu się, że zatopił się w jakąś okropną, beznadziejną lubieżną nicość, z której już żadnym sposobem wyjścia nie będzie mógł znaleźć. Biała pustka, przekłuta złotą igłą. Przemknęło mu przez głowę jakieś zdanie tymbeusza. I w tej chwili zrozumiał wszystko na nowo, w zupełnie już normalny sposób. W pokoju było absolutnie ciemno, ale ciemność ta zdawała się bungowi ruchomą, pełną jakichś dziwnie poskręcanych wirów. Zerwał się szybko, co wywołało cichy jęk u pani Akne, i zapalił zapałkę. Akne leżała na łóżku z rozrzuconymi włosami wśród straszliwego nieładu, najrozmaitszych, splątanych ze sobą ubrań i patrzyła na niego z wyrazem lekkiego politowania i zawodu. Bungo zapalił świecę, położył się obok niej i nie myśląc absolutnie nic określonego, zaczął całować ją delikatnie to w jedno oko, to w drugie. – Ach ty wariacie, ty szalony chłopczyku – mówiła pani Akne, gładząc go dobrotliwie po twarzy. Bungo uczuł się tym prawie obrażony. Nie było ci dobrze ze mną, spytał, odsuwając się od niej gwałtownie. Ja ci nie wystarczam, ale to twoja wina. Nie można robić ze mnie takiej marmelady. Potem nic, nie wiem, co się dzieje, jestem zupełnie nienormalny. Po chwili absolutnego bezwładu, znowu stracił przytomność. Ale pani Akne pozostała prawie zimna i obojętna. Nie okazując najmniejszego zadowolenia z jego wściekłych jak dla niego czynów, Bungo przyszedł do wniosku, że tak być powinno, i przestał zajmować się problemem swojej niewystarczalności w kierunku tych zjawisk, których właśnie był w tej chwili aktorem. Stracił tylko zupełnie możność jakiejś istotniejszej rozmowy i oddawał się różnym subtelnym perwersjom, które pani akne przyjmowała z zupełną wyrozumiałością. Ale kiedy wyszli. I owionął ich chłód pogodnej letniej nocy, Bungo przypomniał sobie wszystkie problemy i zaczął mówić twardym, pewnym siebie głosem. Mówił to, co poprzednio jej powiedzieć zamierzał, ale uczynił to jakby z obowiązku, nie czując właściwie istotnej tego potrzeby. Posłuchaj mnie uważnie, zaczął zmęczonym głosem, będąc pozbawionym najistotniejszych sił życiowych. Ja nie mogę się zgodzić na to. Żebym był jakimś dodatkiem do twego życia. Byłaś zupełnie inna na początku, a teraz widzę w tobie rzeczy bezwzględnie przeciwne mojemu pojmowaniu życia. Te posiedzenia twoje z kapelmistrzem są dla mnie wprost wstrętne. To jest demonizm trzeciej klasy, którego nie jesteś godna, a tym niszczysz we mnie to uczucie, które mam dla ciebie. I to jeszcze kim się bawić. Jakimś nieszczęsnym, pozbawionym woli pijaczyną, jakimś zgniłym flakiem. Może chcesz coś lepszego? przerwała Aknę drwiącym głosem. Proszę cię, poczekaj tylko. Na razie nie ma nikogo, ale bądź cierpliwy. Będziesz miał zabawę godną mnie zupełnie. Proszę cię, nie mów w ten sposób, bo wiesz dobrze, o czym mówię odrzekł z gniewem Bungo. Uważam, że każda zabawa w tym stylu jest prostym świństwem. To jest, pomijając tych panów, którzy są ofiarami twojej perwersji, rozpraszaniem siebie na rzeczy zupełnie nieistotne i niskie. Z tego wynika, że ja nie jestem nie tylko kimś, kto może zmienić twoje życie naprawdę, ale nawet nie mogę cię powstrzymać od najmarniejszych, głupich zabaw. Wtedy widzę, że jestem zupełnie zbyteczny, że potrzebujesz zupełnie innego gatunku ludzi. Zdaje mi się, że pierwszy lepszy bałwan, który by miał tylko pewne zewnętrzne formy, jest w stanie więcej dla Ciebie zrobić niż ja. Ciągle słyszę o tym Zdybie, który jest wcieleniem wszystkich męskich potęg. Może wolisz Jego? Powiedz to lepiej otwarcie, bo ja jednym z tych błaznów, którymi się otaczasz, w rodzaju tego idiotycznego tabetyka, albo tego bałwana czy innych bubków, którzy leżą przed tobą na brzuchu i żebrzą łaskawe słowa, nie będę. — Musisz się zdecydować. Akne, pod wpływem tak mocnego i jasnego postawienia kwestii, przycisnęła się do Bunga, łasząc się i ocierając o niego kocimi ruchami. — Nie gniewaj się na mnie — mówiła rozlekłym, lubieżnym głosem. — Nie bądź taki niezadowolony ze wszystkiego. Kochaj mnie taką, jaką jestem. Nie umiesz się zupełnie cieszyć tym, co jest. — Umiem dobrze — tylko jestem bardziej wymagającym niż tego chcesz. Nie umiem być jednym z wielu. Musisz wybrać. Albo będziesz ze mną naprawdę żyć i wyrzekniesz się tych zabaw, albo odejdę od ciebie. Jestem nieprzytomny zupełnie, a ty zamiast być ze mną jedziesz na wizyty, albo przyjmujesz jakiegoś idiotę i każesz jeszcze mnie, żebym go niańczył, a tobie załatwiał posyłki, jak ostatni fagas. Co ty gadasz, wariacie? przerwała mu aknę. Kocham cię. Jesteś wszystkim dla mnie. Musiałam pójść z wizytą, a to, że on się przyczepił, to nie moja wina. Tak, krzyknął Bungo. Tylko zapraszasz go gwałtem do siebie, kiedy wiesz, że ja chcę być z tobą sam. Nie wiesz o czym mówię? Nie rozumiesz tego, że ja jestem zmuszony zajmować się takimi rzeczami? To powinno być samo przez się. To jest dla mnie warunkiem, żebym wierzył w Twoje uczucie dla mnie. Żebym nie potrzebował nawet wspominać o tego gatunku rzeczach, ty zupełnie nie odróżniasz wartości ludzi, z którymi żyjesz, pomimo całego doświadczenia i wszystkich przeżyć. Nie umiesz zupełnie myśleć poważnie o życiu. Przyznam się, że kiedy wyjeżdżałem tedy nad morze, nie przypuszczałem, że będę musiał w ten sposób z Tobą rozmawiać. Ciągle jacyś ludzie, jakieś bałwany, idioci, wizyty i czort wie co. Tylko żeby nie być ze mną. Naprawdę dosyć mam tego.